Cześć, witam was w kolejnej epickiej bitwie. Była moja mała przerwa spowodowana moim urlopem, ale już wracamy do w miarę regularnego nagrywania. Dzisiejszym bohaterem będzie Dodi. Powtórkę o dziwo przysłał mi Marit, który w tej bitwie również występuje, który grał właśnie w tej bitwie i po samej bitwie poprosił tego gracza o przesłanie powtórki, ponieważ uznał, że bitwa ta zasługuje po prostu na pokazanie, a i myślę, że faktycznie tak jest. Obejrzyjmy sobie rozjazd drużyny. Nie powiedziałem jeszcze, że Dodi jedzie w E50M tier 10 i widzimy, że tutaj bardzo mało czołgów pojechało linią A. Mamy pierwszy cel, czyli Lorka, pierwszy udany strzał. Zawsze jakiś to już jest początek. Od razu powiem, że nie wiem, czy Dodi jest graczem z Polski, czy też nie. Natomiast nie ma to większego znaczenia. Nie jestem pewny. Natomiast mówię, być może jest to gracz jakiś tam zagraniczny. Marit mi to mówił, ale dosyć dawno temu, także nie pamiętam. Mniejsza z tym, skupiamy się na bitwie. Na razie mamy 1000 obrażeń. Początek dobry. Teraz Dodi spotkał dziesiątkę, czyli E50, znaczy E5 na swojej drodze. Cała drużyna przeciwna, jak i nasza, rozjechana w miarę po całej mapie. Wszystkie flanki jak na razie są pilnowane. Dosyć statyczny ten początek. W sumie cała bitwa będzie dosyć taka, można rzec, może nie statyczna, aczkolwiek bardzo taktyczna. Będzie dużo takiej długiej gry, dużo mądrego kombinowania ze strony Dodiego. 1-3 blind, próba tutaj w te 32, E5 na razie Dodi ignoruje, ponieważ ma tutaj jeszcze plecy w postaci T30 i jak pancera. Teraz bardzo odważny, bardzo dobry wyjazd na T32. Strzał w ruchu. Taranowanie, nie wiem czy nieudane, czy Dodi się w ostatniej chwili zatrzymał. Tak czy siak, udana była ta akcja. 2700 obrażeń i jeszcze bez straty. HP 4-5. Bitwa zacięta. Teraz T32 ładnie zaskoczyła naszego bohatera. No i myślę, że spokojnie można z nią pojechać się rozprawić. To jest w końcu 8 tier. Dodi bardzo ładnie sprawdził jeszcze, czy ta piątka na niego nie poluje. No i teraz odważny wyjazd na T32. Oczywiście T32, 8 tier, będzie miał problemy z odbiciem, znaczy z przebiciem dobrze skontowanego E50. Jest to czołg, który, jak i dziewiątka, jak i dziesiątka, który ja bardzo troszkę nie mogę się doczekać, bo lubię takie pojazdy w stylu, powiedzmy, E75. Tak mi się kojarzy, to jest taki E75 na wyższych tierach. Natomiast jeszcze nim nie grałem. Myślę, że bardzo ciekawa maszyna, zresztą będzie widać w tej bitwie, będzie widać jej potencjał. Na razie Dodi ma 4000, prawie 300 obrażeń przy dwóch fragach, także całkiem już jest solidny wynik, jeśli chodzi o obrażenia. HP-ków dużo nie stracił, ale już niestety dostał bombę od obiekta 704 i od Jagdtigera i spadło błyskawicznie praktycznie 80% HP. No to jest właśnie taki minus, czy też urok tej gry, że czasem można długo grać rozważnie i jeden błąd może po prostu spowodować od razu zgon. Dodi na szczęście przeżył, aczkolwiek stracił mnóstwo HP od niewyświeconych TD-ków. Wielka szkoda, ale też nie można mieć mu tego za złe, że próbował coś wykombinować, a że dostał od niewidzialnych TD-ków. No trudno, mogły stać tutaj, mogły stać gdzie indziej. Trzeba teraz będzie oszczędzać HP jeszcze bardziej. Mamy 4600 obrażeń widocznych, 6-8 wynik, czyli jeszcze cały czas na styk, ale widzimy, że bitwa naprawdę bardzo taka taktyczna. Obie drużyny
bardzo skrupulatnie pilnują swoich pozycji, nikt nie chce zrobić jakiegoś głupiego rusha do przodu. Jest to taka, powiedzmy, wojna troszkę podjazdowa. Teraz mamy Isa trzeciego. Odbił się jeszcze T57 Heavy na szczęście, bo inaczej byłoby już po tej bitwie, która aspiruje do miana epickiej. Is trzeci oczywiście też mógłby zabić naszego bohatera, na szczęście nie trafił. Dodi teraz na niego wyjeżdża, przeładuje oczywiście szybciej. Bardzo ładny strzał, 5700 obrażeń, 8-9. Udało się tutaj kolejnego przeciwnika wykończyć, zachowując życie. No i teraz niestety trzeba bardzo, bardzo uważać. Mamy tak, FV-a 183 gdzieś tam z przodu, T57 z przodu, jak Tiger jeszcze na dokładkę. Każdy z tych pojazdów oczywiście niszczy naszego bohatera na strzał. MX-50-100 również tutaj niedaleko, 8-11. Teraz jak Tiger zebrał potężną bombę od pewnie T-30. Dodi postanawia go wykończyć. Jak najbardziej, bardzo dobra decyzja. Pomógł sojusznikowi, zdobył fraga. Dzięki temu ma prawie 6000 widocznych obrażeń. Teraz ostry rush Godzilli na tego Wafla oraz T-34-2. Godzilla jednak troszkę zrezygnowała. Teraz T-30 wyświeca obiekta 704. Dodi musi podjąć decyzję, której stronie pomóc. Czy tym bohaterom, czy T-30. Na razie decyduje się chyba na powrót na bazę okrężną drogą lub zabezpieczenie tej flanki. Ciężko stwierdzić. 10-12. Widzimy tutaj, że to jest chyba Czech w takim razie, bo widzimy, że pojawia się jakiś napis niebezpieczni w sektoru C7. Także pewnie taką ma wersję. Marit jeszcze cały czas żyje, radzi sobie dobrze, ma dwa fragi, jest ósmym tierem na dziesiątkach, a mimo to pokazuje dobrą grę, ponieważ cały czas zachowuje życie, cały czas jest przydatny dla drużyny. Teraz Dodi już wybiera pozycję dosyć głęboko defensywną. Liczy na to, że te dwa czołgi coś mu może przyświecą. Działo ma oczywiście bardzo snajperskie, bardzo mało HP, plus drużyna przeciwna ma sporą przewagę. Widzimy, jeśli chodzi o HP drużyn, i tutaj bardzo przydatny jest właśnie ten licznik obrażeń. Nasza drużyna ma niecałe 2000, a drużyna przeciwna miała 6000, teraz 5600. I wydawać by się mogło, że to jest tylko różnica jednego czołgu, a widzimy, jak duża przepaść dzieli dwie drużyny, jeśli chodzi o łączną pulę HP. To też daje coś do myślenia. Widzimy, że teraz mamy 1000 HP, przeciwnik ma 5000 HP, czyli 5 razy więcej, a jest to tylko różnica jednego czołgu. Marit na ogrysku, Wafel teraz niestety pożegnał się z życiem, Marit kończy Godzillę i widzimy teraz ostry wyjazd T57 na Marita. Dodi tutaj pozycja obronna, Marit bardzo twardo się trzyma, nie chce dać się ubić temu T57. Teraz bardzo ładny strzał snajperski między budynkiem. Marit wciąż zachowuje życie, Dodi ma 6000, prawie 800 obrażeń, 4 fragi, 3 przeciwników i widzimy teraz, jaka różnica w HP. Nasza drużyna 357 łącznej puli, a przeciwnik 3700, czyli 10 razy więcej HP. I z trzeci teraz wybrał drogę przez środek. Ten błąd wykorzystał Dodi, ma 7100 obrażeń. Marit wciąż bardzo, bardzo przydatny, ponieważ świeci tych wrogów i do tej pory nie dał się zabić T57 Heavy, co jest bardzo dziwne, ponieważ T57 powinien na niego wyjechać, przyjąć jeden strzał i po prostu go wykończyć. I z trzeci gdzieś tutaj się miota, dostał kolejną pestkę. Dodi ładnie tutaj punktuje tego Isa trzeciego, mamy prawie już 8000 obrażeń. Blind prawdopodobnie mógł wejść, bo był to dobrze mierzony strzał. I z trzeci gdzieś tutaj zniknął w tych krzakach. Kolejny blind.
Jak widzimy, tamte blindy dosyć skuteczne, ponieważ zostało mu 30 życia. Marit znowu na mega ogrysku kończy kolejną lufę, a jest 8 tierem. No i teraz to T5-7 Heavy i Obiekt 704 łącznie mają ponad 2000 HP. Teraz Dodi rusza z pomocą Maritowi. Marit niestety ginie. Dodi ładnie tutaj oddaje jeden strzał. No ciężko tak naprawdę oceniać tego bohatera, czy zrobił dobrze, że zagrał pasywnie, czy zrobił niedobrze. Oczywiście patrząc na to, że bitwa będzie oczywiście wygrana, no to zrobił dobrze. Teraz widzimy naprawdę duże emocje. T5-7 Heavy strzela z haeków. To jest bardzo, bardzo dziwny widok. Teraz Dodi jeszcze nie trafia. 26 życia. Niezwykły zbieg jakichś okoliczności, że T5-7 załadował haeki. Nie wiem, kto wozi haeki na magazynku. Bardzo, bardzo dziwna decyzja. Aczkolwiek być może, jeśli pojawiły się te wszystkie wafle, no to też zrobiła się moda na wożenie haeków, żeby taki jeden magazynek zachować na te wafle. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Teraz, gdyby nie miał tych haeków, Dodi już by pewnie nie żył, a tak zachował 26 życia. I mamy tak, prawie 8,5 tysiąca widocznych obrażeń, obiekt 704. Widzimy, że przeciwnik ma 1600 HP, czyli mamy pełniutkiego obiekta do wykończenia, a mamy 26 HP, czyli nie możemy popełnić żadnego błędu, musi jeszcze do tego dopisać szczęście, a do tego 3 minuty do rozstrzygnięcia tej bitwy. Sytuacja oczywiście trudna, nie wiadomo co zrobić, czy poczekać tutaj na obiekta, który przyjedzie albo nie przyjedzie, może zagra na remis, czy zaatakować. 5 fragów, ładny wynik jeśli chodzi o obrażenia, dobra, niezła, rozważna gra naszego bohatera. Tak naprawdę gdyby nie stracił w jednej akcji prawie 80% HP, to mógłby zagrać nieco agresywniej, przez to, że HP mu się straszliwie zmniejszyło, musiał po prostu zagrać bardzo, bardzo ostrożnie i nie można mieć mu tego za złe. W innym przypadku, jeśli zagrałby za ostro, po prostu by zginął i nie przydał się drużynie, a tak cały czas jest w grze i spróbuje tą bitwę wygrać dla swojej drużyny. Marit tutaj kibicuje końcówce oraz naszego bohatera. Wyświeca się obiekt 704 na full HP, obiekt nie trafił. Widzimy za mało czasu na skapowanie. Dodi odbił się od obiekta. Wiedział, że jeszcze odda jeden strzał, zanim tamten przeładuje. Udało mu się zabrać trochę HP, ale wróg ma jeszcze 1260 HP, a Dodi tylko 26, a do tego mamy minutę 40 z hakiem do końca bitwy. Sytuacja bardzo, bardzo trudna. Dodatkowo obiekt, który jest niewidzialny, ciężko będzie go wyświecić. Samemu oczywiście łatwiej będzie się Dodi świecił, no ale ciężko zrobić, ciężko podjechać z jakiejkolwiek strony do niego bez świecenia, w sytuacji, gdzie mamy minutę z hakiem do końca. Nie można już robić żadnych manewrów flankowania, objeżdżania, no bo mało czasu. Minuta została, trzeba podjąć jakąś męską decyzję, zaryzykować i wygrać, bądź po prostu przegrać. Teraz bardzo ładnie wyjechał, oddał strzał, załadowany pocisk premium hit. No w takiej sytuacji po prostu chce mieć pewność, że się nie odbije od obiekta, który tak naprawdę ten pancerz ma bardzo, bardzo dobry i potrafi niemiłosiernie dingować. Zaświecił obiekta. 40 kilka sekund do końca bitwy. No trzeba coś zrobić, podjąć kolejne ryzyko. Jeszcze jeden strzał, niczego tutaj nie zmieni. Na szczęście obiekt się odbił, to było bardzo szczęśliwe. No i teraz mamy 30 sekund do końca, obiekt ma ponad 500 HP, czyli jeszcze jeden strzał będzie potrzebny. 20 kilka sekund do końca, 9900 widocznych obrażeń, obiekt 148 HP i pięknym strzałem Dodi wygrywa tą dramatyczną bitwę. Odznaka mistrzowska Spartanin, duży kaliber, specjalista i stalowa ściana.
Zobaczmy wyniki, prawie 1600 czystego expa, prawie 11 tysięcy obrażeń, Mari 3600 obrażeń, też dużo, dużo expa, 1301, dodatkowo wpadł mu medal klawisza, plus widzimy 600, prawie 700 ze światła, ponad 5 km przejechanego dystansu. Tutaj jeszcze wynik Marita. Mam nadzieję, że bitwa mi się spodobała. Może była nieco inna od tych, które pokazuje. Dosyć statyczna, długa, rozgrywana z głową, ale emocji również nie zabrakło. Pozdrawiam, cześć.